Urodziłam się w 1952 roku. Urodziłam się w Przegorzałach i spędziłam w Przegorzałach w willi Szyszko-Bohusza 22 lata mego życia. Wyprowadzałam się z Przegorzałów, kiedy byłam już po drugim roku studiów i wyprowadzałam się z tych Przegorzał z radością, z uwagi na to, że to było miejsce cudowne, moje kochane miejsce, ale w pewnej izolacji. W momencie, jak miałam tych 22 lata, to już chciałam więcej uczestniczyć w życiu miasta Krakowa, a jednak Las Wolski, to nie bardzo do tego, po prostu ja jako młoda dziewczyna nie bardzo się tam czułam już, czułam się w pewnej izolacji. Wobec tego z przyjemnością stamtąd się wyprowadzałam. Natomiast wrócę do mojej rodziny. Mianowicie mam dwóch młodszych braci, jeden jest o 3 lata młodszy, drugi o 6 lat młodszy. I tu powiem taką śmieszną historię, ponieważ mieliśmy się wyprowadzać i rodzice nam któregoś dnia przychodzą z taką informacją, że niestety trzeba będzie opuścić Przegorzałach. To moi bracia powiedzieli na to, że rozłożą namiot i nigdy się nie wyprowadzą z willi Szyszko-Bohusza. No więc to można sobie wyobrazić, jak rodzina przyjmowała tą wyprowadzkę. Ja, tak jak powiedziałam, z przyjemnością się wyprowadziłam, ale do dzisiejszego dnia z przyjemnością do Przegorzał chodzę na piechotę. Zresztą mieszkam niedaleko, bo mieszkam na Woli Justowskiej, tak mi się życie ułożyło, że mogę tam często spacerować i przyprowadzać różnych moich przyjaciół, moich znajomych, pokazywać im to miejsce i patrzeć, jak to miejsce się pięknie rozwija dzisiaj nawet. Mam, co mogę powiedzieć o sobie, skończyłam biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, co też miało znaczenie, że mieszkałam w Przegorzałach, ponieważ tą przyrodę kochałam, obserwując ją, mieszkając w willi Szyszko-Bohusza, mieszkając w tym Lesie Wolskim, oglądając te zwierzęta, które zimą podchodziły pod balkony, które trzeba było karmić niejednokrotnie. Niejednokrotnie chodziło się nad Wisłę, bo były takie zimy ostre, których dzisiaj już niestety nie ma, śnieżnych zim i ostrych. I karmiliśmy kuropatwy, czy łabędzie, czy jakieś inne zwierzęta, które tego wymagały. Moi rodzice mieli też kierunki studiów podobne do mnie, bo też przyrodnicze. Moi rodzice skończyli obydwoje leśnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo zaczęli studia w 1946 roku. Wtedy ten wydział należał do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj należy do Akademii Rolniczej. Wtedy należał do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moi rodzice po skończeniu studiów, w zasadzie jeszcze na studia, kiedy rozpoczynali, to mieszkali w Krakowie w akademikach. Wiem, że mama mieszkała w Żaczku, natomiast nie wiem, w jakim akademiku mieszkał ojciec. Ważne jest tylko to, że mama mi opowiadała, że były takie warunki kiepskie po wojnie w akademikach, że goniły niestety pluskwy studentów, powiem w cudzysłowie, były warunki makabryczne. Wobec tego, jak się zdarzyła możliwość, żeby się wyprowadzić z akademika, no to była genialna rzecz. A wyprowadzili się moi rodzice właśnie do Przegorza jako studenci, tylko nie wiem, czy to było po pierwszym roku, czy po drugim roku studiów. W każdym razie znaleźli się w Przegorzałach. No, teraz, ponieważ miałam powiedzieć jeszcze o sobie, to muszę powiedzieć, że moi bracia z kolei nie mają przyrodniczego wykształcenia, bo obydwaj są dziennikarzami młodsi. Natomiast wyszłam za mąż, mąż jest ekonomista, ale córeczki dwie są również przyrodnicze, ponieważ jedna jest lekarzem dzisiaj, druga jest weterynarzem. Trzecia jest po linii z kolei dziadków, chyba troszkę skończyła politechnikę, jest architektem. Jestem w tej chwili babcią, mam troje wnucząt, czwarte w drodze. Od roku jestem na emeryturze, ale pracuję dalej. To jest tyle, co mogę powiedzieć o sobie. Muszę powiedzieć, że to, co powiem, to nie jest może dokładne, taką relacją dokładną, bo
bo sama tak dokładnie nie wiem. Kiedyś moją mamę zapytałam, jak to się stało, że zamieszkali w Przegorzałach podczas studiów rodzice, więc mama mi opowiedziała taką historię, że przed wojną była z panią Szyszko-Bohuszową zaprzyjaźniona, pani Chmielowa. To była taka pani, która miała duże wpływy w Krakowie, miała duże koneksje w różnych środowiskach intelektualnych miasta Krakowa. I moja babcia, matka mojego ojca, poznała tą panią Chmielową. I kiedyś w rozmowie było powiedziane, że moi rodzice, którzy rozpoczęli studia, mieszkają w bardzo trudnych warunkach w Krakowie. No i wtedy podobno pani Chmielowa miała powiedzieć, że porozmawia z panią Szyszko-Bohuszową. Ponieważ państwu Szyszko-Bohuszą już willę zabrano, najprawdopodobniej w 1946 roku, tak przypuszczam, był pustostan. Między 1946 a 1950 rokiem. Bo w internecie również sama szukałam jakichś relacji innych osób. Nie ma żadnych wzmianek na ten temat co do tych lat. Natomiast wiem, że moi rodzice jeszcze jako narzeczeństwo tam mieszkali przez resztę studiów, czyli myślę, że co najmniej 2-3 lata. A ja się urodziłam dopiero w 1952 roku i urodziłam się w 2 lata po ślubie moich rodziców. Czyli biorąc te wszystkie daty pod uwagę, wydaje mi się, że rodzice zamieszkali około 1946 roku tam. No, dzięki właśnie tym kontaktom przez panią Szyszko-Bohuszową. I wiem, że moja mama zamieszkała w willi Szyszko-Bohusza, natomiast tato z kilkoma kolegami, bo się już tak to załatwiło, żeby tam było kilka osób, kilku studentów, zamieszkał w budynku po niemieckim. Ponieważ moi rodzice przyjechali do Krakowa już jako para i studia rozpoczęli razem, więc to mieszkanie tam w Przegorzałach już było takim miejscem, gdzie trzymali się, że tak powiem, razem i w końcu byli narzeczeństwem i w 1949 roku w grudniu pobrali się. Z takich relacji domowych, wielokrotnych zresztą, z ust mojego taty, wiem, że jak zamieszkali w Przegorzałach, to w Przegorzałach nie było parafii, była kaplica, mała kapliczka księży jezuitów. I żeby powstał kościół, to ludzie mieszkający w Przegorzałach przez długie lata starali się o to, żeby tam powstała parafia, ale z różnych przyczyn obiektywnych nie można było tej parafii tam założyć. No to były czasy komunistyczne, więc wiadomo, że utrudnienia były szalone w tym względzie. Mój ojciec postanowił ślub wziąć z moją mamą w Przegorzałach. Tam, gdzie właśnie spędzają te najprzyjemniejsze czasy swojego studiowania i bycia ze sobą. No i w związku z tym trzeba było załatwić, żeby móc w tej kaplicy, przede wszystkim, żeby ta kaplica stała się parafią, bo to zależało wszystkim przegorzalanom, no a poza tym, żeby mój ojciec mógł z moją mamą wziąć ślub. Wobec tego poszedł do kardynała hrabiego Adama Sapiechy. No i mówi, księże kardynale, ja chciałbym ślub wziąć w Przegorzałach. Na co ksiądz kardynał podobno tak dosyć wesoło z nim rozmawiał i mówi, młody człowieku, na ślub można wziąć w wielu kościołach krakowskich. Dlaczego się upierasz w Przegorzałach? No więc tato mój podobno zaczął mówić, że to jest takie miejsce właśnie, gdzie to gniazdko swoje chce ścielić i w związku z tym bardzo by chciał ten ślub właśnie wziąć w tych Przegorzałach swoich ukochanych. No i prośba jest też ogólna taka, czy ksiądz kardynał by się zgodził, żeby powstała parafia w Przegorzałach. No, tato mu twierdził, że to miało wpływ na to, żeby powstała ta parafia. I w każdym razie w notatkach internetowych jest podane, że w 1952 roku powstała parafia.
Ja się z tym nie bardzo zgadzam, bo skoro w grudniu 49 roku brali ślub rodzice, więc podejrzewam, że już plany tej parafii musiały być wcześniej jednak. Tu jest jakaś nieścisłość, przypuszczam. W Kalinicy mamy informację, że akt powołania był w 50. Czyli ten grudzień 49 rok mógł mieć już znaczenie też. Także rzeczywiście w grudniu wzięli rodzice ślub, no i już zamieszkali w Lili Szyszko-Bohusza, czyli w tej Baszcie Okrągłej. I mieszkanie, które zajęli, to było to mieszkanie na samej górze, czyli na ostatniej kondygnacji, bo budynek był trzykondygnacyjny. I tak już mieszkali przez cały czas jako małżeństwo w Lili Szyszko-Bohusza. No, mieszkanie nie było może takie duże, ale było niezwykle ciekawe. Wspaniałe było to mieszkanie, ponieważ mieliśmy dwa balkony. Jeden balkon był z panoramą na Wisłę, na Beskidy i na Tatry, które były widziane, i tu znowu muszę powiedzieć, one nie były widziane, kiedy była pogoda, one były widoczne, Tatry, kiedy zbliżał się deszcz. Była taka bardzo wtedy przeźroczystość powietrza, i widać było czasami latem nawet ośnieżone Tatry. Widać było. No oczywiście Beskidy były widoczne również. Drugi balkon był z kolei po przeciwnej stronie. To był taki balkon bardziej cieniowy, bo był już dotykał bezpośrednio drzew lasu. No więc te balkony były cudowne, wspaniałe. Ja wychowywałam się z moimi braćmi właśnie na tych balkonach. Najpierw jak byliśmy małymi dziećmi, to z zabawki, później z kolei były leżaki, opalaliśmy się, a już nie mówiąc o tym, że latem jadało się na balkonach obiad, czy śniadanie, czy kolację. Był hamak, rodzice mieli też taki rozkładany tapczanik. Można było latem spać na tym balkonie, zwłaszcza tym od strony lasu, bo on był zawsze balkonem cieniowym, jak myśmy go nazywali. Natomiast ten na panoramy Krakowa i Wisły, to był zawsze bardzo gorący balkon. To była strona, która była niezwykle ciepła i zawsze jak pamiętam, od wiosny do w zasadzie przez całe lato ten balkon był otwierany w ciągu dnia. To był zresztą balkon od strony naszego pokoju dziecinnego i tam mieliśmy zawsze mnóstwo słońca. Także to było wspaniałe w tym mieszkaniu. No, sama willa Szyszko-Bohusza była przepiękna, muszę powiedzieć, bo poza tym, że myśmy mieli to mieszkanie takie atrakcyjne, to piętro niżej z kolei też było duże mieszkanie z dużym balkonem, ale był jeden balkon. Natomiast te balkony na vis-a-vis siebie u nas na tej najwyższej kondygnacji to były rzeczywiście wspaniałe. No i ważny jest parter. Mianowicie w Lili Szyszko-Bohusza na parterze była sala kasetonowa. Taka jak na Wawelu. To była sala balowa niegdyś państwa Szyszko-Bohuszów. I skąd ta sala kasetonowa? Ja się zastanawiałam wiele razy, skąd tak piękna sala kasetonowa jest właśnie tam na tym parterze. No, przeczytałam teraz niedawno, że to była, kasetony były sprowadzane z Nowego Wiśnicza. Tam były jakieś roboty konserwatorskie robione przez grupę Szyszko-Bohusza i on stamtąd sprowadził te kasetony. Również bardzo ciekawa była sama klatka schodowa, dlatego że był taki element ozdobny klatki schodowej, jak się wchodziło na piętro, z prawej strony były gołe skały wapienne, które czasami nawet porastały takimi porostami ciekawymi, więc to była ozdoba korytarza bardzo ciekawa. Więc oprócz tej sali właśnie balowej, kasetonowej i właśnie tego korytarza, też była wspaniała jeszcze rzecz. Mianowicie ta sala kasetonowa miała oszkloną stronę, była oszklona mocno od strony lasu i był wielki taras. Wielki taras, czyli prawdopodobnie jak państwo Szyszko-Bohuszowie zawiadywali tą willą, czy była ich własnością, to na pewno jak mieli gości, to
były zabawy w tej sali balowej, po czym goście mogli wychodzić na zewnątrz, na ten wielki taras. To był wielki, taki betonowy, olbrzymi taras. Również było bardzo ciekawe wejście do willi Szyszko-Bohusza. Mianowicie była piękna brama. Ta brama, kuta, metalowa brama, która jest do dzisiaj. I zawsze się zachwycałam, jak piękne są rzeźby zrobione kwiatów. I pamiętam, jak tato mój kiedyś mi mówi, wiesz, bo to jest ciekawie, to Szyszko-Bohusz sprowadził z Włoch, czy na jego polecenie Szyszko-Bohusza, robione to było w Wenecji. Była kuta brama w Wenecji dla niego, więc to było bardzo, bardzo ładne. Niestety nie znałam rzeźb, które miały dotykać podobno wejścia do willi Szyszko-Bohusza, bo w zasadzie odkąd sięgam pamięcią, rzeźb nie było. Natomiast w internecie przeczytałam, że były takie dwie rzeźby piękne, które były własnością Szyszko-Bohusza, ale one niestety zniknęły. Co jeszcze było poza willą Szyszko-Bohusza pięknego, a jego, że tak powiem, własnością, uzupełnieniem willi jego, to był piękny kort tenisowy. Nigdy, nigdzie nie znalazłam takiej wiadomości. A proszę Państwa, był piękny kort tenisowy. Ja na tym korcie tenisowym pokażę zresztą zdjęcia. To nie tylko żeśmy grali w tenisa, ale graliśmy, jeździliśmy też na rowerach, uczyliśmy się jeździć na rowerach, później robiliśmy różne takie zawody, bo muszę powiedzieć, że w samej willi mieszkały 3 rodziny, ale 10 rodzin mieszkało w tym dużym poniemieckim budynku. Także było nas 13 rodzin przez te całe lata, jak sięgam pamięcią. No, dzieci i każda z tych rodzin miała co najmniej 2 dzieci, więc tych dzieci było dosyć dużo, mniej więcej w wieku, powiedzmy, ja jedna z najstarszych byłam, raczej były troszeczkę młodsze ode mnie osoby, ale dużo było tej młodzieży, zwłaszcza było dużo chłopców. Stąd właśnie ci moi bracia tak też się tam dobrze czuli, stąd te namioty chcieli rozkładać w momencie, jak wyprowadzaliśmy się. Poza tym jeszcze kortem tenisowym, przepięknym, wspaniałym kortem, był basen. Basen był niestety zdewastowany i znowu, jak sięgam pamięcią, był od początku bardzo, bardzo zniszczony. Niemniej jednak ślady swojej wielkości zachowywał, ponieważ były takie dwa łuki, które były ozdabiały prysznic na przykład, czyli prysznic, wejście do tego basenu. Były takie plafony po bokach na kwiaty piękne. W samym basenie były piękne kafelki, ale niestety, jak znowu pamiętam, to już te kafelki były albo połamane, albo w ogóle poodklejane. Poznikały, dużo ich poznikało, więc po prostu było to oddewastowane. Nie było to dewastowane przez nas, mieszkańców. To prawdopodobnie zniszczyli jeszcze za czasów niemieckich, myślę. Myślę, że Niemcy to zrobili. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Jeszcze był duży ogród. Ten ogród, jak przeczytałam, bo nie wiedziałam, jak on jest duży, ale już dzisiaj wiem, że łącznie z powierzchnią willi Szyszko-Bohusza zajmował 9 hektarów. To było 9 hektarów. Tam działa jakaś historia i samej willi Baszta, i potem tego właśnie, tego dużego budynku, o którym pani mówi, który się nazywa Zamkiem przy Gorzałach, w czasie właśnie wojny. Wie pan co, nie wiem tak do końca, poza tymi opowiadaniami rodziców oczywiście i tym, co czytałam teraz w internecie. To będę niestety tak łączyła te dwie wiadomości. Bo na przykład zaskoczyła mnie jedna wiadomość, że w 1944 roku w budynku tym poniemieckim miał być szpital. Ja nigdy nie zetknęłam się z taką wersją, że tam kiedykolwiek był szpital. Więc myślę, że to jest, nie jest prawdziwa wiadomość, a jest podana w internecie i w Wikipedii.
Więc tutaj z tym się nie zgadzam. Natomiast co tam się działo? No, wiem, że w 1906 roku Szyszko Bohusz zakupił te 9 hektarów, zakupił je od księży Kamedułów, od bielańskich Kamedułów. I w 1927 rozpoczął budowę willi. Budował 2 lata do 1929. Kiedy skończył tą willę, zamieszkali tam willi. Aha, jeszcze muszę powiedzieć o willi, bo co zapomniałam wcześniej powiedzieć, że były 2 herby na willi. Bardzo piękne te herby były. Odyniec i korab to były herby państwa właśnie Szyszko-Bohuszów. Jego był Odyniec, jej był korab. No i wrócę jeszcze do tego 1920 lat. Więc on zamieszkał w Przegorzałach. Podobno są księgi pamiątkowe, w których podpisywali się różni goście, którzy odwiedzali Szyszko-Bohuszów. Wiem, że między innymi był nawet prezydent Mościcki, był gościem państwa Szyszko-Bohuszów. No, była to taka, na pewno było to przepiękne miejsce. Kiedy wybuchła wojna, to Niemcy chcieli wybudować rezydencję, oczywiście letnią i zimową, dla siebie. I z tego, co wiem, najpierw się mówiło, że Frank, ale to nie, tak do końca zdaje się, to nie Frank wybudował, tylko, zaraz muszę sobie przypomnieć to nazwisko, baron Otto von Wächter. To był starosta dystryktu krakowskiego, który od gubernatora Franka dostał pozwolenie na wybudowanie sobie rezydencji w Krakowie letniej. Zimową rezydencją zdaje się był Wawel, natomiast chodziło o wybudowanie letniej. No i oczywiście zwrócono się do Adolfa Szyszko-Bohusza, żeby znalazł takie miejsce. On wszędzie obwoził barona, natomiast nie chciał go przywieźć do Przegorzał. Baron jednak w pewnym momencie nie podobało mu się nic i mówi: proszę mnie zawieźć tam, gdzie pan ma swoją rezydencję. No, to był już bardzo trudny moment, ponieważ musiał rzeczywiście Szyszko-Bohusz pokazać swój zameczek. Przyjechali do Przegorzał, decyzja natychmiast padła, że tu budujemy. No i w przeciągu 2 lat wybudowany został budynek obok. Dla kogo by to miało być? Dla lotników Luftwaffe. O ile wiem od rodziców, z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że to było takie miejsce, gdzie musieli się dobrze bawić oficerowie niemieccy. To było bardzo prawdopodobnie ekskluzywne miejsce. Tam również była w budynku tym dużym wielka sala balowa. Było mnóstwo instrumentów, które prawdopodobnie Niemcy pokradli ze wszystkich podbijanych krajów. Dlaczego mówię o instrumentach? Bo była rzecz taka ciekawa, mianowicie tato mój mówi, że na skałach, na których jest wybudowana willa i ten budynek poniemiecki, jak sprowadzili się tam jako młodzi chłopcy, wtedy studenci, to chodzili sobie po tych skałkach. I tato mówi, że na tych skałkach znajdywali klawisze fortepianu albo jakieś elementy z różnych instrumentów. Z czego to się brało? Pytali później mieszkańców Przegorzał, czy wiedzą coś na ten temat. Skąd tam mogą być? Więc ktoś opowiedział z tych mieszkańców, że owszem, wiedzą, że była tam sala balowa, urządzane były bale huczne, ale w momencie, kiedy musieli uciekać Niemcy, wyrzucali przez taras, wyrzucali na skały, żeby wszystko zniszczyć. Więc stąd te klawisze fortepianu znalazły się tam na tych skałkach między innymi. To było miejsce bardzo, bardzo tragiczne. To wiem na pewno, ponieważ
relacji moich rodziców, muszę zaznaczyć. Ja nie wiem, na ile może, mogę mówić to, że to na pewno było. Natomiast rodzice z opowiadań znowu ludzi mieszkających w Przegorzałach mówili, że tam odbywały się huczne zabawy, że sprowadzano kobiety, które najprawdopodobniej po wykorzystaniu mordowano. Niewykluczone, że one są pochowane w Lesie Wolskim. Takie były głosy. Że były, niejednokrotnie było słychać głosy kobiece, bardzo głośne, rozpaczliwe. W mieszkaniu na pewno działy się dantejskie sceny zresztą, bo na przykład mama mi, ja łączę pewne w tej chwili takie fakty, które od rodziców dowiadywałam się i w różnych latach swego życia. Na przykład kiedyś zapytałam moją mamę, dlaczego w sypialni naszej dziecięcej w willi Szyszko-Bohusza świeci się zawsze krzyżyk. Jest krzyżyk i ten krzyżyk jest dzień i noc świecący. On był jakimś czymś takim pokryty takim czerwonym elementem, taką farbą i świecił mocno. I mama kiedyś tak się pozastanowiła chwilkę i do mnie mówi: wiesz, Małgosiu, jak ja się tu wprowadziłam, to powiedziano mi, że tu się odbyła egzekucja maleństw. Że zamordowano kilkoro malusieńkich dzieci, uderzając o ścianę. Czyli co, jak sprowadzano kobiety, no to mogły być i w ciążach, może rodziły i później to się tak działo. I stąd mama moja postanowiła, że to miejsce, ponieważ było naszą z kolei sypialnią, że ten krzyżyk tam musi być. Także całe te 22 lata, jak ja mieszkałam, zawsze ten krzyżyk w tym pokoju był. I to było takie właśnie świadectwo już później dla mnie, że tu były rzeczywiście jakieś bardzo, bardzo straszne chwile musiały się dziać. No oczywiście mówię o willi. Dlaczego? Bo Niemcy nie tylko, że wybudowali ten budynek i tam byli, ale wtedy używali również willi, bo stamtąd został usunięty Szyszko-Bohusz. Wrócę do 40 roku, do Szyszko-Bohusza, kiedy on już nie miał wpływu na to, że oni tam będą dobudowywać. Nie chciał uczestniczyć w projekcie budowy obok siebie, obok swojej willi i za to został aresztowany. Także Niemcy go aresztowali, a później już zmuszali, żeby on uczestniczył w projekcie tego budynku z dwoma architektami Austriakami. Bo podobno na projekcie tego dużego budynku są trzy nazwiska, właśnie Szyszko-Bohusza i dwóch pozostałych panów Austriaków. No oczywiście później został zwolniony, pracował Szyszko-Bohusz dalej na Wawelu. Co ciekawe, pracując na Wawelu, dlaczego pracował dla Niemców? Wydawałoby się, że pracował dla Niemców. Więc znalazłam taką ciekawą adnotację w internecie, że Szyszko-Bohusz dostał polecenie od Akowców, że ma przyjąć tą rzekomą współpracę z Niemcami na takiej zasadzie, że ma chronić te wszystkie zabytki, które są na Wawelu, że tylko jemu się to uda, żeby przedłużyć, żeby oni po prostu nie pokradli tego, żeby jak najmniej wywozić, że mógł tylko on tym posterować. No i tak się też stało, że Szyszko-Bohusz dalej pracował dla Niemców na Wawelu, ale to była już misja wtedy też połączona z tym, co sobie życzyła Armia Krajowa. Także muszę powiedzieć, że z tego, co wiem, to musiał być ten Szyszko-Bohusz rzeczywiście znakomitym, nie tylko architektem, ale też człowiekiem, Polakiem, patriotą. No, najlepszy dowód, że po wojnie zaczęto mu szykanować go, że on współpracował z Niemcami
I on bardzo się tym martwił. Zresztą skutek jest taki, że bardzo szybko zmarł, powolnie, bo on zmarł w 1948 roku. Więc miał niecałe, nie miał 68 albo 67 lat miał, jak umarł. Została tylko żona i córka, bo mieli tylko państwo Szkobochuszowie córkę. Żona po upaństwowieniu budynku żyła też już niedługo. Jej podobno pozwolono pobierać miesięcznie podwójną emeryturę. Zmarła, nie przeszło to na córkę, przepadło wszystko. Jest taka adnotacja znowu w internecie, że w 1989 roku rodzina Szyszko-Bohuszów znowu zgłosiła prośbę o odzyskanie willi Szyszko-Bohusza. Oczywiście odmowa. Także nigdy już nie wróciło to do państwa Szyszko-Bohuszów. Natomiast wrócę do tego budynku niemieckiego. Mianowicie po wojnie, kiedy już tam zamieszkali studenci, rodzice moi weszli do pomieszczenia, gdzie było krzesło elektryczne. To też ciekawostka, co też nas jako dzieci dziwiło, to krzesło elektryczne. I pamiętam, jak tato mówi, no krzesło elektryczne to było dla Niemców, dla samych swoich. To znaczy, jeżeli dezerterowali, no to w ten sposób ich karano. No więc tak to wyglądało. To by było chyba tyle z takich ważnych rzeczy. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie Otto von Wächter nie był przez cały okres wojny w tym dużym budynku, tylko on dostał polecenie z kolei wyjazdu do Lwowa i tam został znowu szefem dystryktu lwowskiego i w związku z tym opustoszał, chyba w cudzysłowie to powiem, budynek ten po niemiecki w 1942 roku. Ale nie na długo, bo na kilka miesięcy, do czasu, kiedy nie przyjechał z wizytą do Krakowa Heinrich Himmler. Wtedy, kiedy przyjechał do Krakowa, ja już powiem dokładnie, on przyjechał w listopadzie 1943 roku, Hans Frank podarował mu sanatorium SS-manów w Przegorzałach. Czyli do 1945 roku, do końca wojny, to już było w rękach Himmlera. Z takich ciekawostek jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tego dużego budynku. Budynek robił wrażenie, jakby był niedokończony czasami. Takie wrażenie moje wynikało z tego, że były takie miejsca, jak się chodziło wokół budynku, tak jakby brakowało jakiejś części, jakby coś zaczęli, zwłaszcza przy kotłowni, coś budować, ale przerwano. Znalazłam teraz taką informację, że owszem, nie dokończono budowli, dlatego że miała być jeszcze kolejka linowa. I już nie zdążyli Niemcy tego zrobić. No i teraz wrócę jeszcze teraz z kolei znowu do willi Szyszko-Bohusza, bo pewne rzeczy mi się takie przypominają. Powiedziałam o korcie tenisowym, powiedziałam o basenie, o ogrodzie, ale nie powiedziałam jeszcze o dwóch budynkach, które dotyczyły też tego miejsca. Mianowicie była bardzo ładna stróżówka, którą wybudował Szyszko-Bohusz przy wjeździe u podnóża góry. I stróż za naszych czasów też stróż był w tej stróżówce zawsze przez wiele lat. No i było jeszcze miejsce, gdzie były wybudowane garaże. Piękne garaże w takim stylu jak willa zresztą. Jak bardzo, bardzo piękne garaże, ale nigdy nie pamiętam ich z tej funkcji takiej, jaką powinny były pełnić. Natomiast było gospodarstwo rolne.
I w tym gospodarstwie rolnym mieszkała taka rodzina, nazywali się Antończykowie ci państwo. To była gospodyni, gospodarz, mieli kilkoro dzieci, mieli konie, mieli krowy, no i dożywiali nas tam na górze, bo wszystkie mamy chodziły po mleko tam do tych Antończyków, po jajka się chodziło, czy tam jakieś masło, ona takie rzeczy sprzedawała ta pani. Willi Szyszko Bohusza na parterze, mieszkanie to z tą salą balową, piękną kasetonową, zajmowali państwo, już powiem, przypomnę sobie, zobaczę tylko, bo dzisiaj spisywałam sobie te nazwiska, państwo Basiakowie. To była matka, ojciec, mieli jedną córkę. Przez wiele lat pełnili rolę takich troszkę też i stróży tej willi Szyszko-Bohusza. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Capeccy z dwójką dzieci, z synem i córką. Te dzieci były w wieku moich braci. No i na najwyższym piętrze mieszkali, czyli na poddaszu mieszkali moi rodzice, czyli Renata i Zbigniew Jureccy i nas trójka, Małgorzata, Jacek i Józef. To są mieszkańcy przez 22 lata mojego życia. Obok jeszcze tych państwa na parterze mieszkających było takie niewielkie pomieszczenie, które przez wiele lat nie było zamieszkane, ale jakieś powiedzmy 10 lat przed naszą wyprowadzką, czyli w jakimś około 65 roku, w tym mieszkaniu zamieszkał inżynier, nazywał się pan Edward Bobrowicz, który pracował w tym budynku po niemiecku. Bo muszę powiedzieć, że te rodziny wszystkie, które zajmowały willę Szyszko-Bohusza i zajmowały również budynek po niemiecku, to byli w zasadzie wszystko po Wydziale Leśnym. Panowie po Wydziale Leśnym. No, w wypadku moich rodziców to obydwoje rodzice mieli skończony Wydział Leśny. Natomiast w tym dużym budynku te pozostałe rodziny, tych 10 rodzin, to ojcowie tych rodzin, to wszystko byli inżynierowie po leśnictwie. Skąd to się tak wzięło, że leśnictwo? Bo w 52 roku, przepraszam, w 53 roku Ministerstwo Leśnictwa założyło w Przegorzałach dwie instytucje. Instytut Badawczy Leśnictwa i Biuro Projektów Leśnictwa. To też te osoby, które były po Wydziale Leśnym, znalazły zatrudnienie tam na górze. Oczywiście nie tylko ci, było dużo pracowników, którzy dojeżdżali codziennie do pracy tam do Przegorza. I tak właściwie do końca, do wyprowadzki w 1974 roku nas wszystkich, bo w 1974 wszyscy opuściliśmy Przegorzały, to wielu z tych panów pracowało do końca w tym, albo w Instytucie Badawczym Leśnictwa, albo w Biurze Projektów Leśnictwa. Natomiast moi rodzice nie pracowali do końca. Tato mój zmienił, że tak powiem, miejsce pracy i też troszkę się przekwalifikował, bo mój ojciec miał skończony jeszcze Wydział Melioracji Wodnych i w związku z tym przeniósł się do instytucji, do tak zwanego rejonu dróg wodnych i tam był głównym inwestorem nadzoru w tej instytucji przez wiele, wiele lat. Mama natomiast zrezygnowała z pracy biurowej, żeby mieć więcej czasu dla dzieci i poszła do szkolnictwa i uczyła w szkole średniej. Uczyła konkretnie w Technikum Łączności, najpierw na ulicy Łobzowskiej, a później przeniosło się Technikum Łączności na ulicę Zielną i tak jest do dzisiaj, tam to technikum jest. I mama do emerytury tam pracowała.
No i powiedziałam, że w 1974 roku wszyscy wyprowadziliśmy się, dlatego że taki dostaliśmy nakaz. Tym, żeby przekwalifikować budynek willi Szyszko-Bohusza i ten budynek poniemiecki, takim inspiratorem tego, żeby przekwalifikować na inne instytucje, był Hieronim Kubiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, chyba z Wydziału Badań Polonijnych UJ-u. Czyli to dopiero wtedy UJ? I tak, to... i dopiero wtedy, to już się zaczęło, decyzja była w 1973, była decyzja o umieszczeniu Instytutu Badań Polonijnych, czyli aktualnie Instytutu Polonijnego UJ. I wtedy dostaliśmy wszyscy możliwość przeprowadzenia się do centrum Krakowa, no na takich warunkach powiedzmy podobnych do mieszkaniowo czy lokalowo jak w Przegorzałach, ale już w centrum miasta Krakowa. No i można było wybrać albo w starym budownictwie, albo w blokach. No oczywiście nikt do bloków nie chciał pójść. I o ile wiem, to wszyscy mieszkania dostali w starym budownictwie. Oczywiście to się łączyło z różnymi remontami. Niemniej jednak wiem, że na przykład sąsiedzi z piętra niżej to dostali na ulicy Lenartowicza mieszkanie w starym budownictwie. Moi rodzice na ulicy Śląskiej też w starym budownictwie. No i pozostali Państwo również. No i od tego roku więc już zaczęły się plany zagospodarowywania i willi, i instytutu w innym sensie. No to co wiem, to wybudowano Kolegium Polonijne Kazimierza Pułaskiego, dom gościnny UJ Przegorzały. Ten dom gościnny Przegorzały powstał na korcie tenisowym, czego mi bardzo, bardzo było żal. No bo ten kort tenisowy to byłaby też nawet dla studentów polonijnych bardzo dobre miejsce rekreacyjne. No a tam stoją bunkry, nieciekawe moim zdaniem bunkry. No ale to już sprawa jest Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się zdecydował na taki wybór. Odnośnie takie uwagi moje jako młodej kobiety mieszkającej w tej willi Szyszko-Bohusza, co mnie zawsze dziwiło. Dziwiło, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że ten dom był niesłychanie suchy. Nigdy tam żadnego nie było grzybów, nie było żadnych insektów. Po prostu był tak wybudowany wspaniale, mimo że przecież był tak daleko od centrum, bo w zasadzie w lesie. Nawet taka rzecz jak piorunochron. Był tak doskonały piorunochron, że przeżyłam w Przegorzałach kilkanaście burzy. Te burze były jakby, to były straszne burze, straszne. No, parę razy było uderzenie pioruna też w budynek, ale pięknie to piorunochron wszystko ochronił. Także że zawsze moi rodzice mówią, nie, to jest willa Szyszko-Bohusza, nic się nie stanie, nie bójcie się dzieci, nic nie trzeba się bać. A były rzeczywiście detonacje. Także to też warto o tym było wspomnieć. Może jeszcze powiem o budynku poniemieckim. Też wiadomość, która nigdzie absolutnie nie jest podana. Otóż pod tym budynkiem poniemieckim był wielki schron. Ten schron jest do dzisiaj. To był tak wielki schron, że ciężarowy samochód wjeżdżał. Miałam może wtedy z 15 lat, jak był remont tego schronu. To było prawdopodobnie albo lotnisko przejęło, bo tam też był radar na górze, albo lotnisko, albo wojsko przejęło, albo, a przypuszczam bardziej, że wojsko przejęło ten schron. Stąd nigdzie nie ma tego podanego w informacji, natomiast wielki schron, który prawdopodobnie miał sięgać nawet do kortu tenisowego, wybudowany przez Niemców.
Czyli praktycznie pod całą powierzchnią od budynku, tak, aż po teraz tak, obecnie ten dom gościnny. Tak. Tak. Nieźle. Tak, tak się mówiło, choć to było... Ja widziałam, że te samochody tam jeżdżały, jak był ten remont. Ale oficjalnie się nic nie mówiło, tylko się mówiło cichutko, że to jest schron. Jak się już panu powiem. Wjeżdżały, jak się wchodziło na taras tego dużego budynku. Nie od strony głównego wejścia, tylko z boku. Od lewej strony z boku. Jak pan wejdzie, były takie schodki i po tych schodkach się schodziło obok, no to jest zarośnięte lasem teraz, ale jakby wejść w ten las, kawałeczek dalej, to już widać betonowe takie wejście jest. Ono może być teraz zasypane liśćmi na przykład, ale wielkie wejście, gdzie ciężarowy samochód bez niczego wjeżdża. No do tego też... Więc to też warto wiedzieć, że coś takiego tam było. No bardzo ciekawe również są te arkady, prawda, czyli te tarasy w budynku po niemieckim, bo one są na dwóch kondygnacjach. Moi rodzice często mówili, że w momencie, kiedy mieszkali jeszcze jako narzeczeństwo w Przegorzałach, to utrzymywali miłe bardzo kontakty z panem Pagaczewskim, doktorem Pagaczewskim. Zapamiętałam to nazwisko, ponieważ wiele razy rodzice w rozmowach między przypominali. I zastanawiało mnie to, jaka jest relacja między panem doktorem Pagaczewskim a Obserwatorium Astronomicznym. Ponieważ oni kojarzyli to z Obserwatorium Astronomicznym, nazwisko pana Pagaczewskiego. Nigdy nie zapytałam rodziców, czy to był jakiś pracownik tego Obserwatorium Astronomicznego, ale zawsze w tym temacie tego doktora Pagaczewskiego był Obserwatorium Astronomiczne. I proszę sobie wyobrazić, znalazłam to nazwisko Janusz Pagaczewski, dopiero teraz, po wielu, wielu, wielu latach, znalazłam w internecie i już wiem. To był doktor astronomii, który był z Warszawy. Otóż w 1944 roku w Warszawie Niemcy spalili obserwatorium astronomiczne warszawskie. I on jako pracownik tego obserwatorium astronomicznego, co był w stanie zabrać z Warszawy, co nie spłonęło, przywiózł do Krakowa, do Przegorzał. I w Przegorzałach, nie wiem tylko czy w willi, czy w tym budynku po niemieckim, ale w czasie, kiedy byli ci studenci, właśnie między innymi moi rodzice, założył to obserwatorium astronomiczne. I to obserwatorium astronomiczne było, zdaje się, do 52 roku tam. Czyli właściwie tak jakby do czasu, kiedy ja też przyszłam na świat. Nigdzie tej wzmianki nie było, natomiast w życiorysie tego pana doktora Pagaczewskiego znalazłam wzmiankę jednym zdaniem. Już powiem. Tak, był adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego. I z jego ramienia przez wiele lat pracował obserwatorium astronomicznym w Przegorzałach. Czyli zgadza się, że tam był. Także to jest też ważna rzecz, że było. Natomiast nie ma w historii obserwatorium astronomicznego krakowskiego nic na ten temat, bo się okazuje, że to było warszawskie. Czyli to należy do historii warszawskiego obserwatorium astronomicznego. Ale też ciekawostka, że było też obserwatorium astronomiczne. A czy pani pamięta jakieś ślady po tym? Nie pamiętam. Nie. Nic nie zostało tam z tego? Nie, nic nie zostało. A rodzice coś opowiadali? To znaczy rodzice mi tylko opowiadali, że tam właśnie niejednokrotnie pokazywał coś im, chodzili, rozmawiali. Zdaje się, nawet tutaj zdjęcie mam w albumie mojego taty z tym, tak podejrzewam, że właśnie z tym panem doktorem Pagaczewskim. Natomiast nic więcej nie wiem. Mhm.
To była wspaniała rodzina państwa Spisów. To ja już matka pana Spisa, Ludwika Spisa, była lekarzem w Przegorzałach, ale nie tylko na Przegorzałe, ale również na Bielany. Niezwykły lekarz, niezwykle oddana osoba. Można było liczyć na nią i w dzień, i w noc. Nawet gdybym spotkała, bo jutro jak będę tam w Przegorzałach, to muszę to przypomnieć, jak to moi rodzice zawsze mówili, że można było liczyć na panią doktor, bo była zawsze do dyspozycji. Naprawdę wspaniały lekarz. To odnośnie państwa Spisów, ale jeszcze chciałam też powiedzieć, mianowicie ważna była osoba państwa husarskich. Nie wiem, czy macie państwo kontakt z państwem husarskimi, tak? Czy nie? Bo to by było... Nie wiem, czy żyją w ogóle państwo husarscy, bo żyje ich córka Joasia, to tak. Wiem. I zdaje się, że i Julek, syn. Rodzice to byli światowej sławy plastycy. Światowej sławy, państwo husarscy. Mhm. Tak. Mhm. Którzy też mieszkali na Woli. To była taka bardzo też rodzina z dużym intelektem. I ci państwo husarscy zaprojektowali, co jest ważne, ołtarz główny w kościele w Przegorzałach. Ten ołtarz, który jest do dzisiaj, to jest właśnie ołtarz państwa husarskich. Oni wykonywali bardzo dużo różnych pięknych rzeczy na świecie. Wiem, że nawet Willi Onassisa, nie wiem, czy mam mówić nazwisko Onassis, to był drugi mąż Jacqueline Kennedy. Że w jego willi również jakieś wykonywali, tak się mówiło, wykonywali jakieś plastyczne ozdoby. I jeszcze jedną rzecz, o której tutaj mogę powiedzieć, że mój ojciec był taką osobą dosyć reprezentacyjną. Był wysoki, ładnie się prezentował, miał taką, umiał ładnie mówić i w związku z tym parafia mojego ojca często prosiła, żeby witał kardynała, czy ewentualnie jakiegoś dostojnika kościelnego, który przybywał do Przegorzał. No i mój ojciec zawsze w tym uczestniczył. No, a ponieważ rodzice w ogóle byli bardzo moi wierzący i tacy praktykujący katolicy, więc mówiąc o balkonie tym takim nasłonecznionym u nas, to ten balkon był taki półokrągły, on był też z widokiem na kościół w Przegorzałach. I w czasie świąt Bożego Ciała zwykle moi rodzice robili ołtarz. To była wielka taka praca moich rodziców, ale wspaniała. Zawsze dywan z jadalni był wieszany na tym balkonie, na ten wielki obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ojciec wypożyczył jakieś Jupitery, żeby podświetlić to. No i pamiętam, jak przyjechał jeden, nie wiem, czy nawet nie kardynał Wojtyła wtedy i miał takie powiedzieć zdanie, którym się razem co rodziców bardzo ucieszyło, że Kościół katolicki też jest na wzniesieniach. No więc to właśnie dotyczyło tego. Rodzice się z tego bardzo cieszyli. O księżach to mogę powiedzieć, było za mojego pobytu tam. Było trzech proboszczów. Był proboszcz Stanisław Bąk i wikary ksiądz Zik. Później był ksiądz Kuśnierz i ostatni był ksiądz Olejarski. To byli proboszczowie w Przegorzałach. Później już zaczęły się pojawiać inne nazwiska księży, bo dobudowano do parafii piękne kolegium jezuickie. To jest chyba w jakimś 65 roku zaczęto budować to kolegium. No i oczywiście wtedy zamieszkało w parafii, w tym kolegium kilkunastu księży. Były piękne kazania. Właśnie tak i msze święte właśnie prowadzone przez tych różnych księży, którzy byli gośćmi jezuitów tam w Przegorzałach. No jeszcze jedną mogę też taką podać ciekawostkę, mianowicie z czasów jeszcze, kiedy moi rodzice byli narzeczeństwem i mieszkali w
Przegorzałach, bardzo przyjaźnili się z młodymi księżmi Kamedułami. To byli też młodzi mężczyźni, którzy wstąpili do zakonu Kamedułów. Między innymi był taki przyjaciel moich rodziców, który zmarł teraz niedawno, w wieku 90 kilku lat. To był ksiądz Leopold Kotwicki. I drugi był ksiądz Ireneusz, którego niestety nazwiska nie zapamiętałam w tej chwili, nie pamiętam. I ci w każdym razie młodzi wówczas Kameduli często chodzili na spacery do Willi Szyszko-Bohusza, lasem spacerowali i vice versa. Moi rodzice i w ogóle studenci chodzili do klasztoru tam Kamedułów. Utrzymywali bardzo miłe kontakty, spotykali się na bridża, z tego co wiem, bardzo się lubili. Ksiądz Leopold Kotwicki był drugim księdzem, który dawał moim rodzicom ślub razem z księdzem Długoższym, proboszczem z Salwatora, bo był dwóch księży dawało ślub. No i ten ksiądz Leopold Kotwicki właściwie można powiedzieć tą przyjaźń zachował nie tylko w stosunku do moich rodziców, ale również do nas, do dzieci, ponieważ był świadkiem narodzin i moich narodzin, i moich braci. No i do końca swoich dni, tak jak mówię, do 90 roku życia, teraz jak zmarł, to ta przyjaźń taka rodzinna była. Także do nas przyjeżdżał, mimo że już był przez wiele lat księdzem emerytem, ale przyjeżdżał i kontakty zachowywaliśmy bardzo miłe.